Lisu, a ja dzisiaj mam dla Was niespodziankę. Przemek o tym nie wie, to nie było planowane, a ja pomyślałem, że tak sobie zrobimy. Właśnie w tym momencie jest w pracy, oprowadza wycieczkę. Pokażę Wam, jak wygląda praca przewodnika. Zobaczycie, jak wiele trzeba mieć informacji, jak mocno się przyłożyć do tego, żeby ludzie Was słuchali. W tej chwili akurat opowiada o tym, że ktoś nasikał na chusteczkę, Francuzi nasikali na chusteczkę, dzięki temu udało się przeżyć po ataku chlorem i tak dalej, i tak dalej. To nie zmienia faktu, że historie bardzo ciekawe. Dzień dobry, drodzy moi. Dzisiaj Przemek będzie jak gdyby tłem, ale tym tłem takim podstawowym. Za chwilę schodzimy na dół, a teraz zobaczcie, o czym mówię. Proszę Państwa, zobaczą te drzwi za chwilę. Kolejne były takie już bardziej klasyczne. Wszystkie są tylko z nazwy lekkie, bo ważą w przedziale 150 do 250 kg. A kolejne to była płyta zapadni, normalnie spionowana, płyta ważąca 400 kg, która po odryglowaniu, po spoziomowaniu tworzyła pomost, po którym można było dostać się do środka, do obiektu. O tym też Wam mówiliśmy któregoś razu, także pewne informacje będą się powielały pewnie, ale w ten sposób będą podane teraz, będą podane w nieco inny sposób, taki bardziej ludzki, choć z drugiej strony bardzo mocno skondensowany. Lecimy. Jeszcze wytłumacz, dlaczego ty zamykasz wszystkich teraz. Ale bo zapłacili. A. Oj, moment, przepraszam. Ktoś zgasił światło. A czemu nikt nie mówi? Myśleliśmy, że to taki nastrój. Nie, nie, nie. Dobre. Ale ktoś przykusa zrobił albo jakaś awaria. Nie no, tu ktoś sobie żarty zrobił. Nie, nie. Tak, nie chcę nic mówić, ale ty dziecko opuściłeś przodem. Co? Ale jakie odważne to dziecko jest. Ho, ho, ho. Słuchaj, jak ja tutaj byłem pierwszy raz, to też byłem bez światła i do dnia i tak zostałem przewodnikiem. Pierwszy raz wszedłem tutaj bez światła. I też byłeś dzieckiem. A moi rodzice zostali... Tak, miałem 10 lat, jak pierwszy raz wszedłem. Tyle, co tam była ta dama. Tyle, co tak, tak. Jak moi rodzice zostali na zewnątrz. I 3 lata później już prowadzałeś wycieczki. No, bo jak... Tata pozwolił. Słuchaj, to jak z tą nauką pływania. Najtrudniej to było wyjść z worka. Proszę przejść dalej i w lewo, i w lewo. Także wiesz, tak samo z mokrami było. I w lewo tam do końca, na wprost pomieszczenie. O, bardzo dobrze. To wejście, to te drzwi to są wejście do pomieszczenia łączności. Charakterystycznym elementem dla tych dwóch pomieszczeń jest to, że one prawie zawsze sąsiadują ze sobą, praktycznie zawsze sąsiadują ze sobą w tego typu obiektach i są połączone oknem do komunikacji bezpośredniej. Jeżeli coś się stanie i dostaje informację, to można ją szybko przekazać dowódcy bez korzystania z technicznych środków łączności. Otwierają okienko i składają meldunek dowódcy. Przechodzimy dalej, po prawej stronie dwukondygnacyjne pomieszczenie fortecznego miotacza płomieni. Broń walki ostatecznej, o tym mówiłem już wcześniej. O tym Wam też mówiliśmy wielokrotnie. A to Ty nagrywasz? Tak. Postanowiłem, że zrobię Ci trochę promocji i reklamy. Aha, komu? Tobie. Kurczę. Niech sobie ludzie popatrzą, jak mój kolega pracuje. A co? I zapraszam do tego pomieszczenia. No z czegoś żyć też muszę, nie? Utrzymać rodzinę, dziecko. Motor. Motor, tak. I te samoloty moje, które latają. Sam sobie drukuję. Proszę, proszę, można wejść dalej, 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 dalej. Proszę, proszę. Tu cała grupa nam się zmieści. Żeby zobaczyć ciąg dalszy, musicie się tu zjawić. I pół studnia, którą widzieliśmy od zewnątrz, wypełniona grubym żwirem. Po przebiciu tej ścianki żwir wsypuje się do środka i można było opuścić obiekt. Ale to jest wyjście ewakuacyjne. Nie używało się go w czasie działań, bo dopiero po zakończonych działaniach, jeżeli okazuje się, że zasadnicze wyjście jest zablokowane. Zamknąłem. To jest możliwość, żebyście zobaczyli sobie, jak to wygląda. Są właśnie te metalowe sztaby, o których tyle razy mówiliśmy. I po otwarciu właśnie tamtędy się wydarzyło. Gdzie te sztaby leżą? Tu właśnie. Tym, jak to być może się doszło do tego, że 44. Brygada, która miała dokonać tego przełamania, bez jednego strzału przeszła, choć to są co do tego pewne wątpliwości, a 45. Brygada nie przeszła.
Tak naprawdę to nie mamy informacji dokładnych, ale bazując na wspomnieniach majora Katukowa, to najprawdopodobniej to wyglądało tak, że jak 44, około godziny 20, dojechała do miejsca, które Łodnie opowiada, nie? Tam, gdzie się krzyżowała zapora przeciwpancerna z drogą, to załoga być może już się zbierała do snu, być może spała, być może doszło do awarii tego moździerza, bądź wydarzyło się coś innego, że stwierdzili, że nie otworzą ognia do 44. Przejeżdża 44, niespełna 3 godziny później, do tego samego miejsca dojeżdża 45. Brygada Pancerna. Jak już jej żołnierze wspominali, zapora była podniesiona, czyli w ciągu tych, bym powiedział, półtorej godziny, godziny po przejechaniu 44. Brygady, ktoś tam poszedł, zainstalował z powrotem zaporę przeciwpancerną i dostali, jak to wspominali, huraganowy ogień artyleryjski. W pierwszej tutaj, tej segmencie, w tej pierwszej części mamy wentylatornię. Ja mówiłem, wentylatornia dla tego obiektu znajduje się w części powierzchniowej. Tu mamy narysowane 4 agregaty. Ten obiekt nie miał mieć 4, a 1 agregat prądotwórczy i nie w tym miejscu, a tutaj, a dokładnie to w tym miejscu pan stoi, właśnie w miejscu, jak jest fundament pod agregat prądotwórczy. Na pewno zgadza się studnia. Tam na końcu po prawej stronie mamy płyty przykrywające studnie, zbiorniki na wodę, zbiorniki na paliwo też tutaj by znalazły swoje miejsce. Nie będę się sprzeczał, na pewno jakiś warsztat mógł być i część magazynowa. Ale tak jak wspomniałem, te elementy tutaj nie zaistniały, bo komora nie została ukończona. Ten obiekt nie został ukończony. Przez dłuższą chwilę zastanawialiśmy się, czy to, że prowadzący wycieczkę, że przewodnik nie ma pytań, właściwie nie mają do niego uczestnicy pytań, czy dobrze, czy źle. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli nie pytają, to znaczy, że dużo im mówi i dobrze im mówi. Takie mam wrażenie, bo opowiada naprawdę dobrze. Natomiast mamy nisze, które służyły do skutecznego wysadzenia takiego korytarza. Należało wykręcić korek, założyć materiał wybuchowy. Tutaj ta rura to wbetonowane ściany na głębokość około 50 do 70 cm. Uzbroić i zdetonować. W momencie wybuchu środkowa część ściany ulega zniszczeniu, nacisk ziemi na strop odcina zespół obiektów, w tym wypadku od głównego ciągu komunikacyjnego. I takie rozwiązania zobaczymy zawsze przy dojściu z bocznych korytarzy do głównych ciągów komunikacyjnych. To jest jeden z elementów systemu obrony już wewnątrz w systemie pod ziemią. Pytania proszę. Idziemy dalej. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Za dużo mówi i nikt nie chce pytać. Zwykłe, normalne. Ja już się do tego przyzwyczaiłem. Siądź chyba, że zostajesz, bo ja siedzę w lokomotywie. A ty tam siedzisz? Tak. Chcę mnie zostawić, to zaraz zobaczymy, może gdzieś będzie jakiś wolny. Dobra, to ja idę do pierwszego. Pokazywaliśmy wam już to miejsce, no nawet do pierwszego. Pokazywaliśmy wam, jak jeździ się tą kolejką, także dzisiaj nie będę specjalnie za bardzo zajmował sobie tym czasu i wam również, drodzy moi, no ale to jest jeden z elementów, tak jak wspominaliśmy, jeden z elementów trasy, tej trasy troszkę dłuższej, nie tej najkrótszej. No i tym pociągiem jedziemy w tamtą stronę. Zatrzymali się. Zobacz. Pierwszy odcinek, kiedy mi nie przerywasz. Ha. Poczekaj, ale powiem ci tak. Jeden dzień, a jednak już się a już nie psuj tego. Pierwszy odcinek, w którym ty mnie nie przerywasz. Nie, to nie ma tak. To tak nie działa. Dzięki, Tomasz. Okej się wydaje. Przejechali. No, wszystko się udało, super. Wszyscy zdrowi, żyją. No i co tu dużo gadać.
Jest atrakcja, ludzie zadowoleni i to najważniejsze w tym wszystkim. W roku 79 ktoś wpadł na pomysł, żeby tutaj w systemie podziemnym zorganizować skład niskopromieniotwórczych odpadów. No i to spowodowało protesty ludności miejscowej i rozpowszechnienie informacji o tych fortyfikacjach na całą Polskę. I wtedy zwiększa się zainteresowanie. Różni ludzie tutaj przyjeżdżali. Natomiast też to jest ten moment, kiedy zaczynają się określone osoby orientować, że tutaj można zorganizować ruch turystyczny. Pojawiają się kraty. Pierwsza tutaj była w tym miejscu. I tutaj zaraz przy tym napisie, który też mówi rezerwat przyrody, nietoperek prawem chroniony. Cały system podziemny jest objęty rezerwatem. Zresztą część obiektów powierzchniowych również. Stąd też pewne ograniczenia co do ruchu turystycznego. Teraz mamy sezon, więc nie ma ograniczeń. Czy się pomylili? No nie, bo jak popatrzymy pod nogi, to okazuje się, że mamy trochę wilgoci. Także dobrze tutaj to miejsce zostało zdiagnozowane jako potencjalne z problemami z wodą. Nie jest to jedyne miejsce, takich miejsc mamy tutaj przynajmniej kilka, także dobrze mieli rozeznane grunty, warstwy wodoprzepuszczalne, nieprzepuszczalne, co zresztą tutaj na tym przykładzie widać. Proszę pytania. To idziemy dalej. Znowu nie było pytań. Słucham? Zastanawiam się, czy to za dużo informacji udzielasz, czy... Ale tak chcesz szczerze? Tak, no. Szczerze? No. Dużo informacji udzielam. Staram się wyczerpująco. Zasada jest taka, jak się przekazuje jakąś wiedzę, to jest to i tak zapamiętuje się maksymalnie połowę tego. Więc ja chcę, żeby turysta zapamiętał jak najwięcej, wiedział jak więcej. Jesteś PR-owcem? Nie, ja to wiem. Ja to po prostu wiem. A co, źle coś mówię? Nie no, sprawdzimy później. Mam wszystko nagrane, także... Przy okazji telewizji. Nie masz wszystkiego. Nie masz wszystkiego. No nie no. Aha, czekaj, czy wszystko. A tak, na mikrofonach. Widzisz, to naucz się i będziesz oprowadzał wycieczki też. Nie mogę ci zabrać roboty, bo później nikt nie będzie z tobą chciał chodzić. Słuchaj, takich bajek jak ty byś opowiadał, to nie wiem, kurczę, no znajdą się tacy. Nie. Teorie spiskowe. Tylko. No właśnie, teorie spiskowe. No. Tu nie chodzi ale o teorie. Turysta to lubi. To tak jak w Rize jest. Także czym więcej historii, tym fajniej jest. Dobra, nie wiem, może ankiety będziemy rozdawać, później sprawdzimy. Okej, będziemy. Jeżeli chodzi o ten obiekt w części podziemnej, to obiekt, którym my wchodziliśmy, jest lustrzanym odbiciem w części podziemnej tego obiektu. Zwróć uwagę, że to jest to samo, ale jakby w lustrze. Część powierzchniowa będzie zupełnie inna. Tutaj bardzo prosta sprawa. Chodziło o wprowadzenie pewnego elementu dezinformacji, żeby przeciwnik po wejściu do jednego obiektu nie znał rozmieszczenia pomieszczeń w sąsiednim. Oczywiście są obiekty identyczne, ale nie są to obiekty tutaj połączone w systemie jako sąsiadujące. Że obiekt, w którym my wchodziliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, ma jeszcze dwa bliźniacze odpowiedniki. Winda była w planach do zainstalowania. Jak mówiłem wcześniej, większość obiektów nie posiadała wind. Także dla nas ta część najprzyjemniejsza, czyli na nóżkach, do góry. Ja już mam policzone stopnie, jak chcecie, możecie liczyć. Sprawdzimy, czy dobrze. Poczekamy jeszcze na innych. Ale powiem wam, że nie. Nie? 127. Bo ja ominęłam niestety. No to jak ominęła się, to by się zgadzało. 127. Ale nie 127. Ale tego nie puszczaj na filmie. Puszczę go na filmie. W ogóle chciałem powiedzieć, że to jest 254. Co? No co? A tamten szyb ma inną ilość. No. Tak. Co nie zmienia faktu, że to jest drugi już dzisiaj. Wszedłem na rekreację, no. Ale patrz, teraz jesteś ty bardziej zdyszany niż na rowerze. Ty coś mówię ci, że na tym rowerze to coś mnie oszukiwałeś. To są pomówienia. Coś mi się wydaje. Nie, jestem zdyszany.
To po raz drugi to robię. Ja już dzisiaj kolejny raz wychodzę. Ale to chciałem powiedzieć, że jeszcze raz wyjdziemy. Do zobaczenia później. Bo chciałem cię zapytać, co czujesz, jak wychodzisz? Ciepło. Ale ulgę? A czemu? Dlaczego? No bo po tych schodach. A nie, to tam już przywykłem. Tyle razy tutaj wchodziłem, schodziłem, wychodziłem. Ale na rowerze to cię zadyszka brało. Bo ty nie powiedziałbym, nie pedałowałeś. Ja nigdy nie pedałuję. My nadal mówimy o jeżdżeniu na rowerze? Tak, tak, tak. Tak, tak, właśnie. No, jesteśmy na dworze. Jesteśmy na dworze. No, a teraz zaczynają SMS-y przychodzić, bo pod ziemią nie używamy internetu, dlatego też miło widziany jest taki wyjazd dla młodzieży, która wreszcie odłoży telefon i wreszcie będzie zwracała uwagę na to, co ktoś do nich mówi, a nie tylko i wyłącznie na to, co jest w telefonie. No i tu mamy kolejne kapsle, główki i temu podobne. Okej. Okay. Piękny widok. I co? Szczęśliwy? Zadowolony? Bardzo, jak zawsze. Tak? Tak. Fajni ludzie byli. Tak. Nikt ci dupy nie truł. Tomek, no weź. Tak się nie mówi? Nie. Nie, bo to czasem tak jest, że przewodnik to taki jest, albo ja mu udowodnię, bo ja mu powiem. Bo on wie mniej. Zresztą... Ale ja zapraszam, ja chętnie jestem otwarty na takie sytuacje. Nie mam z tym problemu, ja chętnie wysłucham innych. No. Jak tam jest w tym, w Desideracie. Słuchaj tych nieuświadomionych. Desiderata. Tak. No dobra, tak czy inaczej, no muszę ci powiedzieć, że podobało mi się. Miałem do czynienia z kilkoma przewodnikami. To nie, żebym mu teraz tyłek chciał wylizać. Podobało mi się. Mhm. Dajesz radę. No, mówisz przystępnie. Fajnie. Dzięki. Zaczerwienił się. Nie sądziłem, że on taki jest. No, ale tak, tak, drodzy moi, podobało mi się. Zróbmy mu laurkę, jeżeli ktoś z was będzie chciał. Oczywiście cała reszta chłopaków też robi to świetnie. Ale niech będzie, że Przemek robi to najlepiej. Ja to mogę powiedzieć, ty nie. Nawet się nie odzywaj w tym momencie. A poważnie, widzieliście, decydujcie. Widzicie, z kim mogę współpracować, co mnie bardzo cieszy. I... No już możesz mówić. A, dobra, bo myślałem, że już tak w ogóle nie. No, nie, możesz normalnie. Dzisiaj w tym odcinku ja mniej gadałem, ty więcej. No, nawet nie przerywał. Bo to było drugie zejście na dół i byłem zmęczony. To jeszcze poza tym chciałem. Tak, właśnie w tej chwili. Bo za tydzień zobaczycie to, co my za chwilę zrobimy. A chciałem wam pokazać, jak pracuje Przemek, przewodnik. Jak mu to świetnie wszystko idzie i tak dalej. Trzymajcie się ciepło. Kanały oczywiście znacie, pamiętacie. Również przypominam o tym, Przemek dzisiaj przypominał kilka razy. Testy latarki Armitek bardzo ładnie się sprawdziły i macie 10% rabatu. Jeszcze raz podkreślam, nic z tego nie mam. Nikt mi nie płaci za to. To wy macie, drodzy moi, na hasło armitek.pl łamane przez tu nie wchodź. Macie... A ja za to takie mówienie pozytywnie to mam 20%? Nie wiem, no dostałem dychę dla telewidzów. Nie ma jakiejś kumulacji? Nie. Dobra, wiem, będę walczył dla was o kumulację. Trzymajcie się ciepło, na razie, do zobaczenia, pa, pa. Cześć.